Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. A dzisiaj zamiast sprzętu testować będziemy usługę GeForce Now. Także zapraszam Was do oglądania. Wcześniej wspomniana aplikacja pozwala zrobić praktycznie z każdego urządzenia komputer gamingowy. Jak to działa? Już Wam mówię. Na początek musimy ze strony NVIDII pobrać aplikację i ją zainstalować. Po uruchomieniu możemy wyszukać nasze gry i tutaj uwaga, aplikacja nie służy do wypożyczania gier, gramy tutaj w tytuły, które już posiadamy. Po wybraniu naszej gry zostaniemy odesłani do ekranu logowania Uplaya, Steam czy na przykład Blizzarda. Po poprawnym zalogowaniu możemy grać w naszą grę. I teraz kolejna ciekawostka. Mamy do wyboru dwa rodzaje subskrypcji. Pierwsza z nich jest bezpłatna, pozwalająca na sesję o maksymalnej długości do godziny oraz oczywiście jesteśmy w kolejce oczekujących, gdzie jak zauważyłem, czas oczekiwania wraz ze wzrostem popularności usługi jest coraz dłuższy. Natomiast druga to płatna i tutaj za 25 zł miesięcznie mamy dostęp do 6-godzinnych sesji oraz nie jesteśmy w kolejce oczekujących, a także mamy opcję RT, czyli coraz bardziej popularnego ray tracingu. Wróćmy na chwilę do naszej aplikacji. Tutaj mamy kilka ciekawych ustawień, ponieważ aby grać potrzebujemy internetu i on tutaj jest wyznacznikiem jakości naszej grafiki. W ustawieniach możemy zobaczyć 4 tryby do wyboru. Czwarty to tak naprawdę tryb niestandardowy, czyli możemy wprowadzić własne ustawienia co do rozdzielczości oraz ilości FPS-ów. Maksymalnie możemy tutaj wybrać 1080p i 60 klatek. Możemy również przeprowadzić test naszego łącza, a wynik widoczny jest w aplikacji. No dobra, dosyć gadania, czas na testy. I tak na początek zobaczymy grę Assassin's Creed Odyssey. W pierwszej kolejności zobaczymy ustawienia graficzne. Tutaj mamy wprawdzie dostęp do ich zmiany, ale wymaga to restartu gry, co spowoduje, że podłączymy się do innego serwera z takimi samymi ustawieniami jak na początku, czyli krótko mówiąc, nie mamy wpływu na ustawienia jakości grafiki. Kolejna rzecz to limit 60 klatek i tutaj też z tym nic nie możemy zrobić. Karta graficzna, jaka jest używana, to Tesla T10 wyposażona w 16 GB pamięci. No dobra, to czas na pierwszy test i tutaj zostawię Was chwilę samych. Zobaczcie, jak to wygląda. No i tak, moi drodzy, wyglądał wbudowany benchmark, a teraz czas na chwilę gry i zobaczcie, pograłem troszeczkę, żebyście mogli zobaczyć, jaka jest płynność oraz jakość obrazu. Yeah!
Kolejna gra to Quake, tutaj też oczywiście nie mamy wpływu na ustawienie jakości grafiki. Jest ona ustawiona na niską, no i zobaczcie sami, jak to wygląda. Teraz natomiast trochę The Division, tutaj ustawienia nieco wyższe, no i zobaczcie sami, jak gra się prezentuje. Echo available for playback nearby. Najlepsze zostawiłem na koniec, a mianowicie możliwość gry mobilnej. I tutaj na urządzenia z Androidem również jest dostępna aplikacja, a po jej zainstalowaniu ze swojego smartfona możemy zrobić urządzenie do gamingu. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że w grach, które wymagają klawiatury i myszki, wystarczy ją podłączyć do smartfona i w każdym miejscu, na każdym urządzeniu możemy cieszyć się naszymi ulubionymi grami. Ja tutaj próbowałem użyć kabla OTG, niestety nie miałem przejściówki z micro USB na USB typu C, ale znalazłem coś takiego, taką przejścióweczkę, do której podłączyłem bezpośrednio dongla od klawiatury bezprzewodowej. Sami zobaczcie, działa to naprawdę fajnie.
Teraz chciałem Wam pokazać, jak wygląda responsywność klawiszy. No i tutaj na przykładzie właśnie gry Mad Max, ja trochę się poruszam myszką prawo-lewo. No tutaj niestety mam zintegrowaną myszkę z klawiaturą, taki model, nie podłączyłem osobno. Na pewno można kupić jakiś rozgałęźnik, aby to rozdzielić na osobną myszkę i klawiaturę. Myślę, że w przyszłości, jak będziecie chcieli, to mogę coś takiego przetestować, zobaczyć, czy to działa. A na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o testy nowej usługi od NVIDII. Dajcie znać w komentarzu, moi drodzy, co o tym sądzicie. Pamiętajcie również zasubskrybować kanał. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.